Noc siódma, ciało i duch. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: co z ciała narodzone, ciałem jest, a co z ducha narodzone, duchem jest. Nie możemy dzisiaj zapominać o tym, że człowiek nie składa się jedynie z ciała, jak niektórzy chcieliby to przeforsować w tym nowoczesnym świecie, że człowiek nie ma duszy, że to jest wymysł, że człowiek składa się tylko z ciała, że to jest w większości woda, jak to mówią niektórzy, i po prostu kwestia tego, żeby dobrze sobie poużywać tutaj na ziemi, no bo tyle naszego. Nie jest też prawdą, że człowiek to sam duch i to, co ludzkie, jest nieważne. Człowiek jest całością i kiedy podchodzimy do człowieka, musimy widzieć jego psychikę, jego ciało, jego ducha, jego duszę. Spotkałem niedawno takiego człowieka, który w zasadzie już no, zarobił tyle, że mógłby leżeć przysłowiowym brzuchem do góry już do końca życia i jego dzieci też. Natomiast mówi: proszę księdza, no mógłbym być takim głupcem jak ten z przypowieści Jezusa, że miał dobre zbiory, pobudował jeszcze większe spichlerze i leżał i używał, a Bóg mówi: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają duszy od ciebie, twojej duszy zażądają. I dzisiaj świat by chciał nam wmówić, że to jest model dobrego postępowania, pobudować sobie większe spichlerze. A tymczasem ten człowiek powiedział, że to jest właśnie głupota, bo wolą Boga jest, byśmy pracowali. Praca człowieka jest wolą Bożą. I pełnienie woli Bożej jest najważniejsze w życiu chrześcijanina. Więc na człowieka musimy patrzeć całościowo. I spotkanie Nikodema z Jezusem utwierdza nas w tym. I nam o tym przypomina. Jezus mówi tak bardzo dobitnie, że to, co z ciała narodzone, ciałem jest, a to, co z ducha, jest duchem. I później święty Paweł, którego w tych naszych spotkaniach też tutaj często przywołujemy, bo jakoś bardzo mocno koresponduje z tymi pytaniami Nikodema i z tymi spotkaniami. Święty Paweł w liście do Galatów opisuje te uczynki, które są z ciała i które są z ducha. Ja za chwilę przeczytam jeszcze ten fragment listu świętego Pawła do Galatów, ale właśnie jeżeli ktoś nie narodzi się z ducha, nie przyjmie chrztu z wody i z ducha, jak to mówiliśmy na poprzednim spotkaniu Nikodema w tej szóstej nocy, to jest zagrożenie, że to serce ochrzczone w imię Jezusa może czynić takie rzeczy, że przysłowiowe włosy na głowie dęba stają. Bo się wydaje, że to niemożliwe, żeby człowiek człowiekowi coś takiego zrobił. A niestety jest to możliwe, jeśli człowiek rodzi się tylko z ciała, a nie rodzi się z ducha. Pamiętam, wstrząsająco przeżyłem spotkanie z kobietą na początku mojego kapłaństwa, kiedy przyszła do mnie kobieta i mówi: proszę księdza, co ja mam zrobić? Bo ja nie mam wyjścia, ale muszę stosować środki antykoncepcyjne. I pytam tej kobiety, dlaczego musi, co się dzieje, że jest przymuszona. Różne sobie rzeczy tam wyobrażałem, myślę może. Natomiast to, co usłyszałem, zatrwożyło mnie i zaskoczyło i pokazało, jak bardzo człowiek człowiekowi może piekło na ziemi zbudować. Wyobraźcie sobie, że ona była zmuszona środki antykoncepcyjne używać dlatego, że mieli wiele dzieci już. Ona tylko pracowała, nie miała już co do garka włożyć, a mąż, alkoholik, przychodził co wieczór do domu i ją gwałcił. Własną żonę. Zobaczcie, że kiedy człowiek nie narodzi się z ducha, tylko pozostaje na poziomie ciała, to jest w stanie być zwierzęciem dla najbliższych. Dlatego Jezusowi tak bardzo zależy na tym, byśmy się narodzili z ducha, byśmy nie byli zwierzętami. Tata mi opowiadał, że jak on był młodym, rekolekcje jeden z ojców, misjonarzy Wincentego a Paulo, i pamięta do dzisiaj, jak mówił z ambony: albo uwierzę, albo będę zwierzę. I to jest właśnie to, jeśli się nie narodzisz z ducha,
tylko pozostaniesz na poziomie ciała, nie uwierzysz w to nowe narodzenie, to grozi ci, że będziesz się zachowywał instynktownie, jak zwierzątko, powodowany emocjami, aż do takich skrajności, trudnych sytuacji, jak ta, którą wspomniałem, ta sytuacja tej biednej kobiety. I święty Paweł mówi o tym dobitnie w liście do Galatów, rozdział 5, od wiersza 19 do 23. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich, zapewniam was, jak to już powiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Poprzednie nasze spotkanie z Jezusem Nikodemem, jeśli się nie narodzisz z wody i z ducha, nie wejdziesz do Królestwa. Paweł mówi, ci, którzy się takich czynów dopuszczają, nie wejdą do Królestwa, bo nie narodzili się z ducha, bazują tylko na poziomie ciała. I my dzisiaj musimy sobie zadać to pytanie, drodzy, czy my dajemy szansę i ciału, i duchowi? Czy my dajemy szansę sobie samym, byśmy się narodzili i z ciała, i z ducha? Żebyśmy nie stali się właśnie, w cudzysłowie, zwierzątkami. I warto dzisiaj popatrzeć na to nasze życie, stanąć przy Jezusie Nikodemie, przeczytać sobie jeszcze raz ten fragment w 5 rozdziale z listu do Galatów i zobaczyć, czy ja nie jestem właśnie tym, o którym pisze Paweł. A że można tak zejść bardzo nisko, nawet najwięksi mogą tak upaść, jeśli się nie narodzą z ducha, to pokazuje historia Dawida i jego grzechu z Batszebą. Zobaczcie, Dawid, król, największy król Izraela. Dawid, umiłowany Pana. Co się dzieje, kiedy przychodzi już spokój, oddaje się próżności, czas już jest lekki, niewypełniony. Ulega pokusie, pożądliwości. Widzi żonę Uriasza Chetyty i grzeszy. Gdzie go to dalej zapędza? Do tego, że przyczynia się do śmierci Uriasza Chetyty, wysyłając go na front. I kiedy Natan przychodzi do niego i opowiada mu te przypowieści o tym biednym człowieku, który miał małą, jedną owieczkę, która sypiała z nim i z jego dziećmi. I był bogacz, który miał stado wielkie. Do bogacza przyjął przyjaciel. I co zrobił bogacz? Zabrał tę jedną małą owieczkę temu biedakowi, jego dzieciom, i zabił ją. I wtedy Dawid wykrzyknął: winien jest śmierci ten człowiek. A Natan mówi: to ty jesteś królu tym człowiekiem. I wtedy do Dawida doszło, co zrobił. Że zapomniał o tym, że z ducha mamy się narodzić. Że nie jesteśmy tylko, nie egzystujemy tylko na poziomie ciała, ale także na poziomie ducha. Ciało i duch, nie możemy o tym zapomnieć. A to odnowienie naszego myślenia o tym, że nie jesteśmy tylko z ciała, ale i z ducha, niech będzie owocem tych spotkań z Nikodemem i Jezusem.